Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Fallout of Nevada. Zagrajmy w klasyki. Nie mogę wytrzymać wiszącego zadania nad moją głową i wracam do Reno, a dokładnie Uranium City, żeby skończyć zadanie z kopalnią, bo nie mogę po prostu. Mamy sporo ammo, mamy sporo leczenia, jeszcze po drodze coś tam spróbuję ogarnąć może. Kurde, zróbmy to chyba, bo nie może tak być, że zaczynamy coś nowego, kiedy jeszcze żeśmy nie skończyli wcześniej. Taki już jestem. Po drodze do wiatru wojny, może coś tam jeszcze się kupi, sprzeda. Wiem, że ta walka będzie może długo trwała i tak dalej, ale trzeba to zrobić. Ja też gdzieś tam przeszedłem jakieś dwa poziomy po drodze, może to coś zmieni. Od ostatniej próby. Wiem, że miałem zarabiać kasę, a nie przypierdalać, ale amunicja jest ważna, wszystko jest ważne. Jeszcze zdobędziemy. Lightowo. Dawać jeszcze steampaki. O, tu rakiety, kurde, do bazuki, ale próbowałem bazuką i niewiele to zmienia. Naprawdę. No nie trafiam zbyt często. Albo zostaw. W sumie leczenie to leczenie. Dawać mi tu jakieś ognisko. O, zobaczymy, czy sobie zrobię steampaka. Nauki ścisłość 75. Fuck! Daleko jeszcze. Kurde, bym se sam steampaki robił. Trzeba było się uczyć, nie? Dobra, jeszcze 3 steampaki mi zrobi. Jest nieźle, dobra, spadamy. Bić smoki ziemne. I Nelsona mamy załatwić, nie? O, nie wiem, kurde, właśnie. Może tak, może nie. To by zamknęło temat po prostu i o to chodzi. Perfekt. Dobra, kolego, pójdź ze mną, nie? Mogę tu odpocząć? Jestem leczony. Zamierzam wykurzyć mutanty z kopalni. Chcesz się przyłączyć? Ja wystawię się na przynętę, a ty będziesz strzelał. Okej, okay, dobry pomysł. Idź przodem. Będę tuż za tobą. Dobra. Dobra, tym razem musi nam się udać. Także to może być długa walka, bo będzie seria. Będę odchodził zamiast się leczyć i marnować steampaki, to będę strzelał, odchodził, czekał aż znowu wyjdzie, strzelał, odchodził, czekał aż znowu wyjdzie. Zobaczę, jaka ta walka będzie długa, najwyżej, kurde, przyspieszę
Albo nie przyspieszę, zobaczymy jeszcze, nie? Pewnie najlepiej jest przyjść tu później, ale ja nie lubię, tak. Kurwa, puszek nie wziąłem. Muszę zapierdalać po puszki. Ciekawe, czy kolonia jeszcze tu będzie. Obawiam się, że nie. Dobra, to przed rozmową. Daleko to Kryptopolis, nie? O! Ten! Ten miałby chociaż coś pożytecznego. Może daje jakąś nagrodę fajną, jak się go podwiezie, nie? Może czegoś nauczy, kurde. Może walki wręcz. To by było dobre. I tak czasami człowiek sobie myśli, że fajnie by było zacząć świat od nowa, ale chyba nie w taki sposób, co? Gdzie wszystko jest radioaktywne, kurde. Ludzie lubią tak jakby zaczynać na nowo. Dlatego na przykład Ameryka jest takim nowym światem, gdzie Europejczycy przyjechali, żeby wszystko od nowa tak jakby zbudować i zacząć, tak jakby ucząc się na własnych błędach. Ale nie, że kurde wszystko rozwalić i jakieś mutanty się szlajają. To już trochę gorzej. Zastanawiałem się nad tym kiedyś i... Ogólnie człowiek, ale bardziej facet chyba ma coś takiego, że... chciałby jakby żyć na nowo co jakiś czas, zaczynać od nowa. Czuję sentyment do wcześniejszych czasów bardzo mocny. Większy chyba sentyment czuje facet niż kobieta, mam wrażenie. Tak z własnych obserwacji tylko mówię, nie? Że wiadomo, kobieta też czuje, ale chyba facet bardziej czuje sentyment do czasów wcześniejszych i dlatego chciałby, ma większą potrzebę zaczynania czegoś na nowo, tak jakby, mam wrażenie. Dobra, albo nie, bierz, bo kasa przecież się kończy. Się trochę rozbestwiłem, nie? Facet lubi się czasami zresetować i tak jakby zacząć nowy etap. Na przykład. Albo to poczucie właśnie zaczynania na nowo to właśnie jest częściowo tak jakby jak na przykład dziecko spłodzi, to facet tak jakby traktuje dzieciaka jako własną kopię często i dlatego jest bardzo wymagający często dla syna swojego, nie? Co oczywiście jest błędnym myśleniem, no bo to nie jest twoja kopia i to nie jesteś ty, nie? To jest po prostu inny człowiek, który jest do ciebie podobny bardzo. Wiadomo, ale poczucie jest inne. I to jest to, dobra. Puszki. Tu mam pełno tego różnego sprzętu, nie? Jest ten filtr. No i o te puszki chodziło, o te puszki, puszki, puszki. Dlatego facet chce tak jakby, jak spłodzi syna, to ma takie właśnie poczucie, że zaczął coś nowego, nie? Że właśnie, że jakby, to jest jakby druga, jego druga szansa, coś takiego, nie? Albo żeby tak będzie przynajmniej, bo nie wiem jak jest, kiedy już się urodzi tam dzieciak komuś, bo ja nie mam jeszcze na tą chwilę, jak to nagrywam. To nie wiem, jakie to jest uczucie, ale... Zanim to jest właśnie takie uczucie, że no, to będę miał syna. Chyba każdy koleś tak ma, że będę miał syna. No córkę też wiadomo, fajnie mieć, ale syna to kurde będzie... Przeszkolę go, kurde.
Choć zajebisty, chuj. Najlepszy, lepszy ode mnie. Będzie taki sam jak ja, pewnie koleś, tylko po prostu lepszy. Nie mówię, że to jest złe, ale... Czasami się zdarza, że właśnie ojcowie są zbyt wymagający wobec synów, nie? Że, kurde... Wiecie, na przykład jakby mnie stary tak strasznie jakoś cisnął, kurde, żebym był jakimś, nie wiem, kurwa, robokopem, no to przejebane życie bym miał, tak? Także no, tu chyba nie o to chodzi. Na szczęście tak nie było. Ja zawsze miałem luz. Zależy od człowieka też, kurde. Niektórzy ludzie są tacy, że trzeba ich trenować, kurde. Niektórzy są tacy, że mają już niektóre rzeczy we krwi. I to widać na pewno. Ojciec widził syna na pewno, że... O, tak samo jak ja, nie? On potrafi rozkminić... Co ty... Mniej więcej twój sposób rozkminiania też potrafi zobaczyć. Po twoich zachowaniach i tak dalej. Tak, okej. Chyba myśli chyba podobnie w niektórych kwestiach, co ja. Ale na pewno nie tak samo, bo to nigdy tak nie jest. No dobra, może czasami tak jest. Dobra. Idziemy bić mutanti. I teraz w zasadzie mógłbym zastrzelić. Nie, przecież oni to zobaczą. Mógłbym Nelsona się pozbyć, nie? Ale może nad tym się zastanowię później. Bo tutaj nikogo wydaje się nie być, ale oni chyba będą słyszeli w środku. Ale to jest teraz nieważne. Czemu nie widzę tych puszek? Okej. No dawaj, wyskakuj. Tylko 17. Ma około 300 z tego, co gdzieś tam widziałem. W jakimś komentarzu na necie. Mam nadzieję, że był słuszny. Można sobie liczyć trochę mniej więcej. Już się chowa, Wise. Zabraliśmy już jakoś, kurde. 30. Sześćdziesiąt. Jakoś 70 około. Sto jakoś. Już jakoś połowę życia pewnie stracić. Musi podleczyć w razie czego. Dobrze. Jak najmniej niech mi zabiera.
Okej, chyba nam idzie lepiej niż ostatnio. Dobrze. Jak już 220 mu zabraliśmy teraz. Jeszcze 80 około, zobaczymy. Z dupy ta walka trochę, nie? Przyznajcie to. Jeszcze Wise żyjesz, już teraz powinien zginąć chyba. Jest. Nie, jeszcze żyje, kurde. To trochę więcej niż 300, kurwa, ma Wise'a. No, wyłaź, wyłaź, paru. Tu co można z tym paki by robić. Damn, nature. You scary, kurde. Jeszcze paruwa żyje. Kończ go. Fucking bastard, nie? W sumie też przyszedłem tutaj z nimi walczyć, bo trochę mi się nie chce na razie czytać tych dialogów. Ostatnio się mocno, kurde, dużo naczytałem tego. Czemu mi zabiera życie, to jest pytanie. Napromieniowany jestem. Okej. Prawie martwy. No fuck. Kończ. A Jezus. Upierdliwa ta walka jest tak monotonna. No nareszcie. Okej. Wciąż napromieniowany. Wow. Od razu do rzeczy. Dobrze. No ponad ma. 300. Ten debil podchodzi pięścią, próbuje. On coś tam zawsze pomaga, ale z tą pięścią to sobie mógł darować już.
Nie wiem, czy bym był dobrym takim śpiewakiem, naprawdę, nie? Ja wiem, że ja fałszuję pewnie strasznie. Ale mam czasami ochotę sobie pośpiewać. Nie uważam, że jestem utalentowany, kurde, wiecie, nie? Czy coś. Po prostu lubię sobie zaśpiewać czasami. Wyłaś, suko. Mogę jeszcze się próbować tak podleczyć. Okej, okay. Zawsze coś. Wyłaś, kurwa. Okej, coś tam sobie podleczyłem. Wyłazisz, kurwa, czy co? Do jasnej cholery. Pain in the ass, co nie? O, wylaz. Poziom napromieniowania sobie zmniejszyłem chyba, ha. Hehe. Oj, skończyło mu się ammo chyba. Potrzebujesz ammo? Nie wiem, czy mam. Chyba nie mam takiego. Kurwa, ty już się mi nie przydasz. No chyba nie ma. Mógłby się nie chować, tylko jego gryźć, chuj z nim, nie? On się chowa, kurde. I to trwa jeszcze dłużej przez to, nie? Bo on i tak nic mu nie zadaje teraz tymi pięściami. Także pamiętajcie, że on potrzebuje amunicji .30, możecie wziąć ze sobą, jak macie gdzieś. To możecie mu dać od razu. Ja mu tam po 30 zabieram. On powinien iść z nim walczyć teraz, nie? Ja bym sobie wtedy strzelał w niego właśnie, z tego potworka. W ogóle stracił przytomność i się chowa, to też takie... Po prostu ta walka to jest taki ból dupy po prostu, nie? Straszny. Upierdliwa jest niewiarygodnie. No ale dobra, musimy przez to przejść. No, był nieprzytomny i się wysunął się znowu i się obudził dopiero. Nie starczy mi steampaków, żeby z nim walczyć bezpośrednio, cały czas się leczyć. Jakby mi nic nie zabierał obrażeń, albo po 1-2, to wtedy spoko. On czasami zabiera po 5-6, 7, 10. Jakoś damy radę. Ziemny smoku. Nie będę, już tego nie liczę, ile ma życia, nie chce mi się. Po prostu zabijemy go kiedyś chyba. Tylko żeby mi steampaków starczyło. Ważne.
jestem zbyt zmęczony. Okej. Fuck. Oczywiście. Później się ogarnie to. Zuchwały górnik, fuku. No dawaj, kiń, wtedy jeszcze jeden tylko zostanie. Jak będzie miał na skraju śmierci, chyba to wezmę, do niego będę strzelał z drugiego gnata. Ty pało. Tu byśmy mieli Reno zrobione praktycznie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Jeszcze ta arena pieprzona. Kurwa, żeby mnie nie zabił. Cały czas mam poważny znowu. Jakiś zapisik walnę, bo to nie zapisywałem chyba pomiędzy tymi dwoma walkami. Mam te proszki w razie czego. Wymęczymy tą walkę, wymęczymy. Jebany. Dobrze. A, zmienię broń. Tylko 4 stracił, nie? Strasznie mało. Może miotacz ognia byłby dobry na niego. Bank coś tam, kurde, da się zrobić, żeby to lepiej szło. Pewnie lepsza broń przyjść później. Ale nie. I znowu mi z leczenia nie styknie. Pierdolę, no nieśmiertelny normalny, nie? Weź idź stąd już. Kelly, wypierdalaj, wiesz, bo nie przydajesz się.
To tylko dłużej trwa przez ciebie. I w zasadzie... Sorry, ale w zasadzie mógłbym, kurde, po tej walce z tym smokiem iść stąd i chuj z Kalim, bo i tak nie ma amunicji, pójść po leczenie i wrócić do dobić tego trzeciego smoka i tyle. I chyba tak zrobię, bo też się leczenie już kończy. Tak zrobimy. Tylko zabijemy tego sukinsyna. Bo Kelly sobie odpuści z tego co pamiętam. Jak za długo nas nie będzie. Kurde, nie da się zobaczyć więcej. Cały czas poważne obrażenia. Ja pierdolę, ile on ma życia. Może zabiję Kaliego, chuj mu w dupę. Wiem, że to nie jest zbyt honorowe, nie? Ktoś napisał mnie. No. Jeszcze żyjesz, kurwa? Prawie martwy, dobra. Ale... No dobra. Dawać jeszcze jedną turę mi. No, oczywiście, że się schowa, nie? Stracił przytomność, ale uciekł. Zabili go, ale uciekł, kurwa. Nonsens. I ammo poszło całe, nie? Die motherfucker, centralnie, die motherfucker. Zabije mnie. Patrz. Załamie się, jak mu się uda mnie zabić. Nie mam już leczenia, kurde. Tylko to troszkę śmieszne. Miałem nadzieję, że go zabił tym ciosem. Szybko. No nie mam już leczenia centralnie, nie. Musi zginąć. Niezłe, nie? Masakra. Koniec amunicji. Koniec leczenia, koniec amunicji, kurde. Ja pierdolę.
Nie mogę. To jest w trakcie walki z drugim, nie? Ta faja już nie ma, kurde, tych amunicji chyba. Ten jest, kurde, poważnie obrażony. Dobra, w drugim odcinku dokończymy to. Ja na razie stąd idę, wiecie? Idę po sprzęt. Zrobimy to, dokończymy to w drugim, następnym odcinku. No cóż, tak to już widocznie musi być, no, jak chcemy to zrobić teraz. Także dzięki, że wpadliście. Uzupełnimy zapasy i jeszcze tu I'll be back zrobimy. Stawcie sobie łapkę w górę, subskrybujcie, żeby być na bieżąco i żeby wspierać zabawę. Dopadniemy te ziemne smoki, będziemy mieli ten temat zamknięty, może nawet jakiś poziom przejdzie. Na pewno. Dorzucę jeszcze do walki wręcz z 5. Się zastanawiam nad tą, kurde, nołkami ścisłymi, ale chyba widziałem już tam jakieś ciężkie bronie zaczynają wjeżdżać i trochę energetycznych też było. To może ciężkie bronie zacznę dodawać, bo z tym po prostu już to chyba po prostu jest po prostu, kurwa, za słaba broń, nie? Jakbym miał miotacz ognia, to bym go załatwił szybciej. Jakbym dobrze celował z wyrzutni rakiet, też by było szybciej. Więc idę uzupełnić zapasy leczenia, amunicji i chyba wezmę tą wyrzutnię rakiet. Tak w razie czego, jak mi się tutaj skończy amunicja, to wyciągnę te rakiety i spróbuję, bo musimy ich po prostu zgnąć. Zostańcie z nami. Dzięki, że wpadliście i do zobaczenia. Na razie.